Jako instytucja, która funkcjonuje na rynku sztuki, która aktywnie zajmuje się promowaniem sztuki, promowaniem kolekcjonerstwa, bardzo zależy nam, żeby wspierać również inne inicjatywy, w które nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani. Wystawa Franka Steli jest wyjątkowa, przede wszystkim przez to, że jest to jeden z pierwszych przypadków, kiedy bardzo znany artysta światowy będzie wystawiany w polskiej instytucji muzealnej. Frank Stella jest jednym z najwybitniejszych amerykańskich artystów, w tej bardzo docenionym przez amerykańską krytykę, który również osiąga coraz wyższe notowania na rynku aukcyjnym. W zeszłym roku osiągnął rekordową cenę 13,5 miliona dolarów za obraz Delaware Crossing. To jest absolutnym rekordem. Myślę, że warto zobaczyć wystawę artysty, który jest wyjątkowy, który osiągnął gigantyczny sukces, który jako najmłodszy do tej pory artysta miał monograficzną wystawę w największym muzeum sztuki nowoczesnej na świecie, czyli w nowojorskiej MoMA.